Już. Pierwsze powiedz, co ja i on ma zrobić. Proszę bardzo. Macie się pogodzić. I zacznij ty. Ja zacznę, tak? Tak. Kłócę się, a ty z każdym... Albo on... Na mnie. Poproś jego, żeby dał mnie do głosu dojść. I żeby jakaś powiem koniec, żeby wtedy jechał. Dobra? Dobra. Poproś jego. Nie odzywaj się. Dobra. I patrz w moją stronę teraz, majorze. Nie klękaj. Nie. Robię to. Na rękę. Przepraszam. Biorę winy. W życiu złego nie zrobiłem. Biorę winy. No stop na mnie, kurwa. Twoje wszystko na ciebie. Przepraszam. Niech Bóg mnie skaże, co ja ci zrobiłem krzywdę. Proszę Jezu. Maryjo Panna. Skaraj mnie. Dzisiaj skaraj, teraz. Jak ja też dla Wojska zrobiłem, dla majora. Proszę ciebie. Z całego serca. Z całej duszy. Przepraszam ciebie. Przyjmujesz przeprosiny? To na ile będzie? Na pół dnia czy na jeden dzień? Do mego. Zawsze to do mego skończenia życia. O właśnie, tak, o życia. Ty do no, mego to, skończenia życia. Ty codziennie mówisz. Przyjmujesz, pytam ciebie. Przyjmujesz przeprosiny? Kończysz ty życie. Przyjmujesz czy nie? Każdy człowiek ma prawo żyć jak Jezus Chrystus. Przyjmujesz przeprosiny czy nie? No przyjmuję. Dziękuję. Teraz ty się wypowiedz, major. No to na ile będzie? Na dzień? Czy na pół dnia? Czy na dwa dni? Ja powiedziałem na ile. Do skończenia mojego życia. To no stop, już nie raz tak przepraszałeś mnie. Teraz ty, major, przeproś Krzyśka. Podaj rękę. On tobie podał. A co, jak kłócę się z nim? Czasami jak się kłócisz. Po prostu, jak ty tak się wypowiadasz... Ja też czekam coś. To przepraszam, ja nic nie będę na ten temat mówił i ja nie chcę z tobą rozmawiać. Jak ty nie, ma być zgoda normalna, a nie... Jak ty się unosisz tak do mnie, że to jest wszystko... Wojtek, ma być zgoda, a nie niezgoda. Podajcie sobie ręce. Ja ukończyłem, ja jak Chrystus Król Zbawiciel Świata. Zrobiłem. Podaj major mu jeszcze raz rękę i bez komentarza. Nie, on musi coś powiedzieć. Powiedz parę słów, no powiedz. Powiedziałem, że to już to były dziesiątki razy takie przeprosiny i to po prostu... No właśnie, od kogo nie wiadomo, od kogo były dziesiątki razy. No to jak masz tak się odnosić do mnie, to trzeba... Mnie ja pozbyć. Powiedziałem prawdę, przepraszam cię, przeprosiłem na kolanach. Ludzie będą widzieć. Major, szanuj to, bo on przeprosił się na kolanach. Ja ten ja jak... przebrałem się w czysty dresy i nie będę klękał. Nie musisz klękać. Właśnie. Kto ci każe klękać? Nie musisz, major. Ja nad policją nie klękam. Major, nie musisz klękać. Bo policja ogółem dla mnie nic złego nie zrobiła. Ja zrobiłem dla wszystkich. Ja zrobiłem zło. Maluję samochody dla was, maluję wszystko. Domy, wszystko maluję ja. A ty nie potrafisz normalnie rozmawiać? Nie! Ja... No to ja... Ja muszę... Uszy bolą. Nie krzycz. Ja muszę to powiedzieć. Dobrze, że na chwilę, na chyba 3 Jacku. Godziny zabrał Krzysiek. Jacku, chociaż odpoczęłem. Żeby nic to nie, coś takiego robił, nie krzyczyłby? Krzyczyłbym, ale nie musisz krzyczeć do nas. Krzysiek, nie krzycz do nas. Zamknę i nic nie będę gadać. Milczenie wszystko powie. Na was. Mam nadzieję, że zgoda zapanuje między wami. Ja chcę usłyszeć od niego teraz coś. No ci mówiłem, przepraszam. Podaj jeszcze raz mu rękę. To ile razy mam? Podaj mu jeszcze raz rękę. Na kartę setki razy ci napisać? Major. Podaj mu jeszcze raz rękę. Na zgodę. Ile razy mu? No. Krzysiek, podaj mu rękę. Wyciągnij coś. O to chodziło. I niech słowo powiem. Powiedz mu teraz. No przepraszam, cię usmówiłem ile razy?
I zgoda ma być. Ile ty razy będziesz przepraszać, pytam. A ile razy ty będziesz mnie przepraszał? Nie, ja pytam ciebie. Dobrze, no ile razy ty będziesz mnie przepraszał? Co się dzieje, że już nieporozumienie, że po prostu może Jacku, wyniknąć tak, a nie inaczej, a ty ja ci już tak. Się kurę... Tu cię chyba rozłączy, wiesz co? Śmierć. O, już zaczyna. Nie, nie rozłączy was nic. Śmierć. Nie. Pogodziła śmierć Jana Euborodo. No chyba ty mnie chcesz teraz wykonać. Tak samo i tu połączy. Śmierć. Ale jak ja odejdę, bo każdy wy mówicie, żeby nie ja, to nic nie byłoby w Polsce. Major cię przeprosił. Powiedz, co z domem się stanie, jeżeli kiedykolwiek odejdziesz. Słucham? Co z domem się stanie, jeśli odejdziesz? Obiecałeś majorowi. Nie, to miasto przejmie. Ja nie mam ochoty. Tyle tu pieniędzy trzeba nie ma ochoty walać. Ja was zawiozę. To czy ja go za garło mam brać? Za ręce mam brać? Za nogi wiązać i tak dalej? Ja was zawiozę. Trzeba pierwsza pojechać do notariusza, porozmawiać. Za wiele, bo to nie będzie tak na palce pstryknięcia. Wiesz o tym? Ja wiem o tym, to kosztuje. Pieniążki nazbierać i tak dalej. I wtedy znowu się umówić na jaki dzień. Ale zrobisz to? Masz chęć taką? Zrobię. Zrobisz to? Zrobię. Co zrobisz? Powiedz, co zrobisz. Opiszę całą posiadłość na majora. Opiszę. Jest zapis? A sam filmu. Z domu wyprowadzić. Nie. A, już. Nie. Ja mam dosyć takiego czegoś słuchania. Nie o to chodzi. Po twojej śmierci, nie daj Bóg kiedykolwiek, żeby nie poszło to dla miasta, czy major mógł tu mieszkać? Tak, o to chodzi. No. I powiem tak. Ale major musi spełnić tę obietnicę, co będzie napisane w testamencie. A co będzie w testamencie napisane? Ja wtedy powiem. No to... Przed wyjazdem, póki ja was zawiozę, to musisz mi powiedzieć. To wtedy ja nagram. Aha. Ale major musi wysłuchać i musi obiecać, że... To będzie czynić. Bo jeżeli jedno przykazanie tylko złamie, bo to będzie tak jak Boże przykazanie w testamencie, bo to będzie testament. Rozumiesz? To testament ja łamię. O właśnie. Bo mam prawo. Brawo. Jestem zadowolony z tego. Z tego powodu... Ja nie muszę tutaj mieszkać po twojej śmierci. Z tego powodu, że... Musi mnie dopatrzeć pierwsze przykazanie, powiem, aż do śmierci. Tak, bo ja, to jest podstawowe. Tak. Ja nie jestem już młody człowiek. Już zaraz będzie 60 ja lat będę miał na nosie. Będę miał kopę i będzie po chłopie. Jest nie takie będzie. Przysłowie, Jacku. Co po kopie, co po chłopie. To na Warmii tak mówili. To jest przysłowie, nie tylko warmińsko. Dobra, ale... wróćmy do tematu. Ale wszystko. Powiedziałeś, że opiszę. Zrobisz to. Opiszesz, tak? Tak. Ja w tym palców nie maczam. To jest wasza decyzja. Ale on musi mi obiecać, że będzie te przykazania spełniać, co... No musi cię dochować do śmierci, tak? Co będzie napisane. Nie tylko dochować i jeszcze rzeczy. A jakie rzeczy? Ty nie rób z niego parobka jakiegoś. No właśnie. Co? Nie rób z niego parobka jakiegoś. A jak ja będę miał 70-80 lat, to kto mnie będzie jedzenie podnosić? O nie, to jest jasne, zrozumiane. A jak ja już nie będę mógł chodzić, to kto mnie będzie prać? Oczywiście major. A ty pierzesz? A ty... No prawda, do pranki będzie rzucić. A czemu? Ale... On musi mnie... Wiadro wody ja jestem na tyle grzeje, lata, to jak dzisiaj, każdy człowiek, a każdy się, mężczyzna. Się, przybiorę spodnie się, narobi, po po lekkiemu, po ciężkiemu. Musi podmyć mnie.
Dobrze, nie mówmy o tym. Zaopiekuję się tobą. O tak. O. Do śmierci. Musisz się dokładnie zaopiekować się. No tak ma być, no. Ugotować jedzenie, przynieść, podać. Mleka przynieść. Do sklepu schodzić. Bo jak ja będę miał 70-80 lat, to już nie będę mógł. A ty nie będę mógł chodzić, rozumiesz? Lat ty mówisz, że ty pójdziesz na rentę. Rozumiesz? Chorobowo. Ja rozumiem. Przepraszam, to wszystko jedno, czy ja na chorobowo, czy na jaką rentę człowiek przechodzi. Jacek przejdzie na rentę też, przypuśćmy. Bo wiecie, nikt nie pracuje. Człowieku, majorze. Co ty, wiecie, będziesz pracować? Nie. Nie. Też kiedyś rentę będziesz miał. Jeszcze 2 lata i emerytura. O, widzisz? I też jemu opieka trzeba będzie. Bo u ciebie szybciej. Bo... Ale on ma mówię. Syna. On ma syna. Syn będzie cię opiekować. Zgadza się? Musi. Bez łaski. Będzie do sklepu chodzić. A ty masz majora i on tobą będzie się opiekował. Tak samo i ty, major. Nikt nie ma, ale to prawda jest. To prawda jest. Prawda, Jacek? Oczywiście. To każdy musi się opiekować osobą starszą. Ty jesteś ode mnie o wiele lat młodszy. Starszy już. Młodszy. Młodszy jesteś. To ty przejmujesz cały ciężar na ramiona swoje. Pamiętaj. A ty pokazywałeś ten przyłącze. Żeby na gaz przerobić. Pamiętasz? Aha. Pokażesz jeszcze raz? Pokażę. To chodź, pokaż. Zobaczymy. To ja... Bo wtedy... Ja wiem. Ja wiem. Ja tu już parę razy to widziałem. Ja tam pierwszy raz od dzisiaj to chodziłem. O! Tędy można rurę puścić. Te deski można zabrać będzie. O! I po tej skrzyneczki tu. A tam licznik tylko wstawić. I wszystko. I będzie gaz, tak? I będzie gaz. O te skrzyneczki. Ja mam klucze do tej skrzyneczki. I do tamtej mam. To musisz przekazać majorowi. Pokażę. I przekażę wszystko. Przy testamencie. I otworzę tamtą skrzynkę i tu otworzę. I tu, co tu jest pod spodem? Rura stawiona. O taką i je, patrz. Napisane nawet, progaz. Tak. Jest naklejka nawet. Tam zerwali już naklejkę. I idzie, można tędy. Najłatwiejsza sprawa. Tędy. Tylko oczywiście ziemię to ma być, kopane. Bo po wierzchu nie pójdzie. I tutaj podkopać się i tu jest piwnica i lecisz po mieszkaniu. Muszę tam zajść do tej piwnicy kiedykolwiek. Kiedyś. Co? Kiedyś muszę zajść, zobaczyć tą piwnicę twoją. Dobra. Albo jak on będzie chciał. Azor! Ali dam. Tylko dam. Dam zupkę. Już mleczko chciał. I? Widziałeś sam. Mam uzbrojoną w gaz działkę? Masz. Mam papiery na to wszystko. To nie tak, że było o nacisnięcie palca robienie. Nie! Ja na całej ulicy założyłem gaz. Byłem samym przewodniczącym. Tu. Tu byłem i założyłem. Sam do domu nie pociągnąłem, a mówili niektórzy i pracownicy gazowni. Mówili, panie Kononowicz, nie patrz pan ludzi, tylko patrz pan siebie i rodzinę. Załóż pan gaz. Będzie panu lżej. Nie będziesz pan
tego rozpalać w piecu, tylko gazówkę podpalisz, ugotujesz sobie i będzie okej. Ja pomyślałem tak. Nie, ja nie będę żadnym tutaj wrogiem. Założę pierwsze dla ludzi gaz, a później jak zdążę, to dla siebie założę. Nie zdążyłem. Bo żeby rodzice żyli, to ja bym jeszcze założył. Krzysiek, czyli co, zgoda z majorem? Majora nie ma. Uciekł. Siku może pan zrobić. Nie wiem. Nie wiem. Ale nie z twojej strony zgoda? Trzeba zapytać się od majora. Bo major, powiem tak, jest. Jak ta piłeczka. Odbijące, wiesz? Raz w prawo, raz w lewo. Rozumiesz co to? Rozumiesz. Nie muszę tobie mówić. On ty tylko wyjdziesz, zobaczysz co powie. To samo nagra, powie, a jest nagrane na kanale jego, że dobrze, że niszczą tobie. Dobrze, że malują. A jest nagrane. On teraz poszedł, wiesz co robić? Do Sławka zadzwoni, wykasuj to. Żeby nie było tego słowa. Wiesz, bo on obawia się, że tak. Jak ja pojadę na policję, to powiem, to jego policja przyjedzie i zgarnie. Wiesz? Idzie major. I powiem tak. Dlaczego wy tak robicie? Dlaczego wy tak niszczycie? Moje... Major, to zgoda? No zgoda chyba. No to mam nadzieję. Moje... i majora mienie. Moje samochody i majora. Dlaczego? Nie moje. Choć major nie ma prawa jazdy, ale takie co ma prawo do wszystkich pojazdów z trzech jak ja. I powiem tak. Proszę was. Wy mówicie, żeby ja po policjach nie latał. Jeżeli wy nie będziecie niszczyć mienia, jeszcze raz, mego i majora, to po co mnie po policjach latać? Po jaką cholerę? Ja spałem dzisiaj, odpoczywałem. Wstałem na Oplu Asce napisane. A gdzie jeszcze napiszecie? Może mnie na głowie napiszecie? Nie, Krzysztof. A może gdzieś jeszcze napiszecie na plecach? Czy gdzie? Nie wiem gdzie. Bo mnie już dość tego nagrywania. Same prosicie się. Nagrywaj. Dlaczego panie Konono już nie ma filmów na pana kanale? Dlaczego? Odpowiem. Bo z wami współpracować to jest ciężko. Ciężko. Bardzo ciężko. Bardzo ciężko. Jeszcze raz mówię, ciężko. Ciężko, ciężko, ciężko. I na razie. Bywajcie.